Nie mogę porównać zasad swojej reprezentacji. Na kadrę, kiedy się przyjeżdża, nie mieszka się już po dwóch w pokoju. Każdy ma oddzielny. Dzisiaj jak wracają z treningu w autobusie, słuchawki albo telefon. Dzisiaj wychodzi się albo się gdzieś wyjeżdża, żeby porozmawiać, żeby pewne rzeczy nie wypłynęły, żeby ktoś nie usłyszał. Kilka razy Robert pokazywał, że za reprezentację się dawał kroić. Od momentu, kiedy nie zagrał z Węgrami, pewne decyzje trochę mu nie wychodzą. Dzisiejszy gość miał wtedy 26 lat, grał na Mistrzostwach Świata w Korei w 2002 roku, wszedł w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. To był ostatni mecz naszej reprezentacji na tych mistrzostwach. Po 64 sekundach pobytu na boisku strzelił gola. Nazywa się Rzewłakow, Marcin Rzewłakow. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Brat Michała, bo Michał był wcześniej, to muszę taką inwokację wprowadzić. A ja już się przyzwyczaiłem. Że zawsze jesteś po nim. Brat Michała albo Joker. Albo Joker. Słuchaj, a powiedz mi, wracam do tej bramki. Nie masz pokus przeczucia, że jesteś człowiekiem jednego gola? Niby jak Jan Domarski. No tamten, powiedzmy, gol dał remis Polski w meczu z Anglią, był awans i tak dalej. Tutaj mecz na pocieszenie, tak jakby, bo z grupy nie wyszliśmy. Trochę tak jest. Trochę tak jest, ale z drugiej strony też się trochę cieszę, że chociaż do tego miana doszusowałem. Bo jest wielu, którzy... To za szczyt. Którzy nie są znani chociażby z jednego gola. Mówiłeś mi, że to była bramka też Jerzego Engela. No, jego w tym sensie, że wpuścił cię na boisko. Miał nosa, ty tam zaraz strzeliłeś bramkę. Dośrodkowo Marek Koźmiński. Ja to powiem szczerze, że w tym meczu, gdyby mnie trener Engel nie puścił, to bym to dużo bardziej przeżył. Ja byłem bardzo zły, że to był mecz, w którym trener zdecydował się chyba na 5 zmian. No i te zmiany nie objęły mnie. A mi się wydawało, że mogą, że trochę popracowałem. No ale ja byłem tym, który, kiedy wchodził na boisko, często reprezentacji pomagał. No i też tak było w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, więc kiedy chyba 66. minuta wchodziłem na boisko, to pomyślałem sobie, jest dobrze, wynik jest bardzo pozytywny. Zagram też tak, żeby coś z Mistrzostw Świata zabrać dla siebie. No i było tak, że wyszedłem i grałem pod siebie, tak. Ale chciałem z tych mistrzostw coś przywieźć. No i chyba w tym takim nastawieniu, w tej takiej analizie, w tym, co wyniosłem na boisko, coś było, bo kilka sekund i cieszyliśmy się z trzeciego gola i wydaje mi się, że to był taki moment, który już przystemplował zwycięstwo, że tam mentalnie dojechaliśmy Amerykanów, mieliśmy takie poczucie, że pierwszy raz na tych mistrzostwach, to my rozdajemy karty i od nas mecz zależy. Chcesz powiedzieć, że jeszcze jeden mecz na tych mistrzostwach i poszłoby lepiej za trzecim razem? Nie, nie, nie. Tak mi się wydaje, że to nastawienie to też było, wynikało z tego, że wiedzieliśmy, jaki to jest mecz, jaka to jest kategoria meczu i tutaj można było sobie, nie wiem, czy na odrobinę prywatę, ale właśnie takie troszkę zadbanie o siebie, zwłaszcza, że ten mecz się ułożył od początku. Czyli byłeś trochę egoista, jak każdy dobry napastnik. Wchodzisz, myślisz o sobie. Nie wiem, czy dobry, jak każdy napastnik. Całkiem dobry. Każdy napastnik. Ale mówiliśmy przed chwilą o tym, że to był pomysł Jerzego Engela. Na czym on polegał? To środkowania, które kierowane były takie dokręcane do bramki. Mhm. Nieklasyczne. To był jeden z dwóch pomysłów, czy takich stałych punktów planu taktycznego trenera Engela. Drugim było to, że jeśli obrońca czy pomocnik zagrywał piłkę do napastnika, dajmy na to na 30 metr połowy przeciwnika, to napastnik musiał się przy piłce utrzymać, nie mógł z tą piłką wracać na przykład do linii środkowej. Okay. Nie interesowało trenera, jak masz tą piłką się utrzymać i pozwolić podejść partnerom. To były takie dwa żelazne punkty tego, jak układał i podczas eliminacji mistrza świata grę dla reprezentacji Jerzy Engel. To miałeś dobrego nauczyciela, ale nie poszedłeś w ślady, ani twój brat, w ślady trenera Engela. Nie zostaliście trenerem, nie wiem, menedżerem, człowiekiem, który zajmuje się prowadzeniem piłkarzy na boisku czy poza. Ja miałem zajawkę, kiedy tam trochę opiekowałem się piłkarzami. Natomiast jeśli chodzi o trenera, o tą misję, nigdy tego w czasie kariery w sobie nie miałem.
ja nie byłem tym, który czasem słyszymy u niektórych piłkarzy, że mając 30 lat już zwraca uwagę, jak jest poprowadzona odprawa, dlaczego w ten sposób, co pomogło, gdzieś tam szerzej analizuje pewne rzeczy. Ja tego w czasie kariery nie miałem. Nie miałem. Nigdy co się prawda, to nie ja poszedłem, ukończyłem UEFA, mhm, o to, żeby chociażby w komentarzu też mieć trochę inne spojrzenie i przynajmniej tyle mogę zrobić w kierunku trenerów, bo czasem ich muszę tak samo oceniać, wartościować, czy coś o nich powiedzieć. Mówię, przynajmniej tyle zrobię, że pójdę na kurs i liznę trochę tego abecadła. No dobrze, ale... Ale nie, za mną to nigdy nie chodziło. Ja po zakończeniu kariery, albo w momencie decyzji o zakończeniu kariery, ja miałem troszeczkę, zmęczony już byłem tym życiem i na walizkach, i tym takim reżimem meczowym, treningowym. Chciałem troszeczkę od tego odpocząć. Bo to jednak lotnisko, stadion, hotel, lotnisko, stadion, hotel. I to się do tego sprowadza, co? Zabudowane, no wiadomo. Wakacje tak samo. To jest to okienko, które daje koniec sezonu, początek sezonu. Jeszcze jak są dzieci, to szkoła dzieci też. Za każdym razem zegarek, kalendarz. I takie no, mało elastyczne życie. Więc zgadza się, 37 lat, już czułem też, że biegają szybciej, że młodzi trochę napierają, a mi trochę tak już wstyd było siedzieć na tej ławce i tak objeżdżać te stadiony i zbierać tam rzewłak. Ale powiem ci, emeryturę i w ogóle. Marcin, gdyby zadzwonił tak jak do ciebie, jak do Sepka Mila zadzwonił Michał Probierz, to może jeszcze dałbyś radę w jakiejś kadrze pomóc. No to jest kwestia tego, co miałbyś tam robić, wiadomo. Tomkowi Hajci nie podoba się, że Sebek trafił do reprezentacji, że to strata czasu, że nie ma czegoś takiego jak człowieka do atmosfery. Oczywiście to jest zdanie Tomka, który ma zawsze zdanie sobie w każdej sprawie. Zależy, jak podejdziemy do sztabu trenerskiego. Czy to ma być coś, co jest oparte o pewne normy, parametry książkowe, czy to jest zespół, w którym trener ma się dobrze czuć, dobrze mu się ma pracować, chce mieć przede wszystkim zaufanie i może nie jednomyślność, ale ludzi, z którymi może do jakiejś jednej konkretnej myśli, czyli do obrania czegoś na mecz, czy to jeśli chodzi o taktykę, czy o skład, może do tego dojść. I tutaj ja nie wiem, no, trafia się Sebastian Mila, trafia się Tomek Kuszczak. Rzeczywiście, trenersko nie ma tam osiągnięć. Nie ma tam osiągnięć, nie ma tam praktyki. Natomiast jeśli chodzi o takie obycie, podejście, ja to odbieram jako dodatkowa para oczu. Ludzie, z którymi można skonfrontować swoje przemyślenia, oni tak samo mają troszeczkę swoich przemyśleń. Na tych zgrupowaniach tam nie ma za dużo treningu. Tam jest bardziej... Wydaje mi się, że podejście trochę atmosfery, ułatwienie pewnych rzeczy, przejrzysta komunikacja, której trochę brakowało za trenera Santosza. Dlatego pomyślałem, że może od tej strony trochę Michał Probierz chce coś zmienić. Osoby, które się kojarzą z reprezentacją, które klubowo... Grały z niektórymi jeszcze, pamiętajmy. I z jednym, i z drugim grałem. Chyba byłem na jednym zgrupowaniu. Nawet? Mi się wydaje tak, za chyba Pawła Janasa. To był chyba dwumecz, nie wiem czy, na pewno Szwecja i nie wiem czy nie Belgia. Belgia albo Grecja w Szczecinie. Już nie pamiętam, taki mieliśmy jakiś dwumecz, więc czyli z Sebastianem i z Tomkiem Kuszczakiem. Natomiast... Patrzę na trenera bramkarzy, patrzę na Sebastiana Mile, czy ma coś do przekazania zawodnikom. Od strony takiego podejścia, nie wiem, jakiejś takiej tremy, nerwy czy coś takiego, nerwów. Ja myślę, że i jeden i drugi potrafi to ocenić, potrafi siebie odnaleźć w oczach czy w zachowaniu danego reprezentanta i trochę to złagodzić. Od tej strony oni są pomocni. Wydaje mi się, że wizerunkowo tak samo nie obciążają reprezentacji czy PZPN-u. A to trzeba było trochę poprawić. No, nie ma wątpliwości. Ja, kiedy to mówisz, przypominam sobie czasy twoje. Ciągle wracamy do jedenastki Engela, do
do tego, kiedy graliście w finałach Mistrzostw Świata, tam takim, jak to mówisz, drugą parą oczu był Władysław Żmuda. Człowiek raczej zamknięty, człowiek, który nie uzewnętrznia bardzo swoich jakichś tam przeżyć czy impresji, no ale umiał z tego korzystać też Engel. Zawsze zdziwiłem się, bo... No, tak, podszedł, coś powiedział, czasem, nie wiem, żartem rozładował, tak. I to potrafiło trochę dowartościować. Wielki piłkarz. Była za nim wielka przeszłość reprezentacyjna, więc to... Tutaj tego nie rób. Tutaj bardzo dobre zachowanie. To wzmacniało. Tak naprawdę od treningu był trener Engel. On to sobie oceniał, no tak. A później z kim sobie konsultował, jak na to patrzył i z kim dzielił swoje spostrzeżenia. To już jest sprawa pierwszego trenera i ja jestem za tym, żeby pierwszemu trenerowi dać wystartować po swojemu. Wydaje mi się, że tego Michał Brobierz potrzebuje. Przyznam, nie był moim kandydatem. Moim kandydatem był Marek Papszun. Natomiast ja zawsze przez pierwsze 25 minut kibicuję jak dziecko reprezentacji. Później już czytam grę i wiem, czego się można spodziewać. W czasie meczu nawet jesteś kibicem pierwsze 25 minut? Tak, tak, tak. To jest tak, że nawet tak jest dużo złego czy coś takiego, to tego się nie pamięta. Do tego meczu zawsze siadasz jako ten dzieciak, który trzyma... Z sercem komentujesz pierwsze 25 minut. Mówiłem o oglądaniu. Jeśli chodzi o komentowanie, nie mogę za bardzo tego uzewnętrznić. Staram się być w miarę obiektywny i trochę uczciwy. Też przyznam się, że czasami chciałby się powiedzieć, że jest słabo, ale to trzeba troszeczkę widza utrzymać. Czasem troszeczkę wytłumaczyć reprezentację, więc pewnie ta marża też mi się przytrafia. Ale te pierwsze 25 minut, kiedy oglądam mecz reprezentacji, jestem zawsze za reprezentacją. Zawsze jej dobrze życzę i trzymam mocno ściśle. Ja myślę, że do 90 minut jesteś za reprezentacją. No tak, ale... natomiast później trochę takiego doświadczenia boiskowego. Mhm. Pozwala wierzyć albo nie pozwala. Ale masz coś takiego, ja grałem 25 razy, byłem na Mistrzostwach Świata. Nie łapiesz takiego poczucia urojonej wyższości, wiesz o czym mówię? Nie, ja dzisiaj patrzę na reprezentantów, którzy mają po 80, 90, po 100. Zostawmy Lewandowskiego i tą grupę, wiesz, weteranów, senatorów, którzy przewodzą, ale ludzi, którzy wchodzą do reprezentacji, o których Robert powiedział niedawno, że są bez osobowości albo małej osobowości. No na osobowość też musisz trochę poczekać, bo to, że jesteś odważny, czasem udzielasz się, jesteś w stanie coś jakimś gestem zmienić na boisku w klubie, tak. Nie przekłada się od razu na reprezentację. Tam mimo wszystko trzeba trochę czasu spędzić, trochę tej reprezentacji dać, czasem ją uratować w trudnym momencie, w oczach senatorów zyskać i dostać trochę zielonego światła. Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, Michał Skóraś, który jest tym, czy Kuba Kamiński, którzy są tymi naturalnymi następcami i wierzę, że przejmą kiedyś schedę, że przyjeżdżając trzeci czy czwarty raz na reprezentację są w stanie odezwać się tak jak w swoich klubach, czy na przykład w Lechu Poznań. No tutaj reprezentacja waży trochę więcej i na kierowanie, rządzenie no trzeba sobie zasłużyć i trzeba na to trochę zapracować. Pół biedy z rządzeniem. Każdy chciałby może rządzić, ale to, żeby pomagali tym rządzącym. Właśnie, bo cała dyskusja, kwestia wywiadu Roberta i tak dalej, opiera się na tym, że jakby ci młodzi nie lgną do takiego wielkiego lidera, a wielki lider, jakim jest Robert, kapitan drużyny, chyba nie potrafi go zagospodarować. To jest moje zdanie. Wiesz, ja nie mówię, że stwarza barierę, czy jest niedostępny, ale jest coś takiego, że wiesz, wódz musi porywać ludzi, o tak ci powiem. Generał pociągać ze sobą sierżantów i szeregowych. Coś się zmieniło, bo ja pamiętam te scenki, kiedy przyjeżdżał młody zawodnik i Robert Lewandowski go witał albo od niego płynął gest. Teraz trochę tak jakby się zmieniło, dlatego dla mnie reprezentacja jest podzielona. Jest podzielona i w pewnym momencie, kiedy robi się źle, kiedy pewne rzeczy się walą na boisku, wtedy nie ma jedności. Wtedy każdy trochę dba o siebie. Mhm. Tak trochę odnosiłem wrażenie o to, żeby o sobie nie przeczytać w poniedziałek rano w gazecie, że coś było źle. Nie. Od tego nie uciekniesz, zawsze przeczytasz. To trzeba. No, to jest też... Zgadza się. Ale jest natomiast... to stały fragment gry, Marcin. No, nie ma wątpliwości.
Czyli stały fragment gry. Jak to? Stały fragment gry. To, że się przeczyta coś. Że przeczytasz o sobie, nie wiem, w połowie entuzjastycznie, w połowie źle. No, w przypadku Roberta strzela dwie bramki, jest Bogiem i 3% może się do niego przyczepić ludzie, którzy mają jakieś urojone pretensje. To jest coś, ocena przez ludzi, którzy się nie do końca znają, ale kochają reprezentację, będzie, jest i była. No. Tylko od pewnego momentu wokół reprezentacji zrobiło się blado. Ten krajobraz był taki, zrobił się bardzo mizerny. Mam wrażenie, że reprezentanci też z tego powodu trochę cierpią i przyjazd na reprezentację teraz nie jest tą taką pierwszą radością, tylko jest trochę testem. Czy będzie jeszcze gorzej? Czy trochę się z tego wyrwiemy? Czy damy jakiś impuls? Czy troszeczkę odczarujemy tą atmosferę, którą można kroić nożem? Bo ja mam wrażenie, że w szatni reprezentacji gęsto. Jest gęsto. Jest gęsto, jeśli nie ma jedności, jeśli są grupki, to w sytuacji, kiedy jest źle, nie bronimy się wszyscy. Ale wiesz, bronimy się indywidualnie. Ja oczywiście jestem z partii Michała Probierza, no, dlatego dyskutujemy. Ty z partii Marka Papszuna, w sensie kandydatów. To już nie ma znaczenia. Michał został selekcjonerem. Ale wydawało mi się, że wśród tych dwóch człowiek, który rozrzedzi tę atmosferę, który ją pokroi i wygoni, bardziej przygotowany byłby Michał Probierz z większym doświadczeniem i z większą taką, powiedziałbym, naturą człowieka. Ja Marka Papszuna tak dobrze nie znam jak Michał, ale wydaje mi się, że Marek jest bardziej zdystansowany do, pan Marek do, zdystansowany do tej roboty i nie wiem, czy akurat byłby to najlepszy moment do tego, żeby kandydat do tego, żeby wejść i tę szatnię ożywić, a z reprezentacji zrobić świetnie działającą drużynę. Jeden i drugi dla mnie niezależni. Tak, to na pewno. Z autorytetem. Wydaje mi się, że bardziej niezależny, mówię to z perspektywy Rakowa Częstochowa, Marek Papszun. I tutaj też zastanawiałem się, jakby to było. Jest świetny timing, bo jest w momencie swojej kariery na takiej wznoszącej, przyznasz, co? Marek Papszun? Tak. No, zdecydowanie. Zdecydowanie, dlatego nie wiem, dzisiaj patrząc na klubowo czy na nasze podwórko, no to ja też wydaje mi się, że tutaj pozostają same wielkie kluby. Tam coś się mówi o Lechu Poznań, chociaż nie wiem, czy teraz Marka Papszuna się trochę tak wizerunkowo do wszystkiego nie wykorzystuje, bo to jest fajna treść i dobre, bardzo dobre tło. Natomiast tak, to są te największe nasze marki i reprezentacja. Natomiast Marek Papszun kojarzy mi się z takim podejściem bardzo metodycznym, ale potrzebuje na to czasu, tak jak w Rakowie. Natomiast jest dla mnie bezwzględny, niezależny i czasami jak autokrata. Nie, bo nie, będzie tak, albo ciebie nie ma. I ta kadra wymaga takiego postępowania? Nie wiem, czy w reprezentacji nie znalazłby troszeczkę innej wersji innych narzędzi. Marka Papszuna. I wydaje mi się, że tą wersję tak samo poprzez pracę z U21 w sobie znalazł troszkę, albo musiał znaleźć, Michał Probierz. Mhm. Więc mówiąc tutaj o partii Michała Probierza, czy o sektorze Marka Papszuna, jeden i drugi ma za i możemy znaleźć coś na przeciw. No, wydaje mi się, że ja troszeczkę poszedłem za tym takim, tą dynamiką klubową i tym, jak dobrze szło Markowi Papszunowi w Rakowie. Natomiast ja Michała Probierza nie skreślam i to, że został wybrany Michał Probierz, mi nie przeszkadza. Znowu teraz przeskoczyłem i trzymam kciuki, żeby było dobrze. Ja chciałbym, żeby, bo tego trener przede wszystkim potrzebuje teraz dobrego początku. Nie potrzebuje żadnego skandalu, żadnego kłopotu, żadnej jakiejś niepotrzebnej wizerunkowej wpadki. Potrzebuje 6 punktów w 2 meczu. I mam wrażenie, że to będzie jakimś takim, nie wiem, podłożem do tego, żeby zacząć znowu myśleć pozytywnie, bo wielu kibiców na reprezentację kompletnie zobojętniało. Mam wrażenie, że reprezentanci też, przyjeżdżając na reprezentację, teraz zaczynają też w dużej mierze myśleć o złych konsekwencjach, jeśli coś nie pójdzie. A to jest bardzo ciężkie. Ja bym chciał, żeby pierwsze 2 mecze doprowadziły do tego, że na Czechy przyjedzie reprezentacja, która nie będzie myślała, a co będzie jeśli. Tylko myślimy o zwycięstwie, wierzymy i chcemy zrealizować to, co sobie zaplanowaliśmy. A tego teraz dla mnie nie ma. Teraz jest wcześniej chyba Wyspy Owcze, tak? Wyspy Owcze i Mołdawia. No właśnie, właśnie. No, natomiast to też nie są tacy przeciwnicy, których my musimy się trochę obawiać. Dla mnie
obawiamy się trochę tej atmosfery, która towarzyszy reprezentacji i to jest na razie w tym dwumeczu dla mnie największy przeciwnik reprezentacji. Jeśli pokonają tego przeciwnika, to dla mnie pokonają i Wyspy Owcze i pokonają Mołdawię. Gdybyś był 20 lat młodszy, by grał w tej reprezentacji, jak byś przyjął ten wywiad słynny już Roberta Lewandowskiego? Nie w czasie? Przestrzelony? Nie, ja chyba bym spytał Roberta... O co chodzi? Robert, nie mogłeś nam tego powiedzieć w szatni? O. Nawet warknąć. To przekaz bezpośredni trafia, jest możliwość odpowiedzi, ale no jest ta taka niepisana zasada, że to troszeczkę zostaje w tej naszej rodzinie. Jeśli jesteśmy rodziną, to powiedzmy sobie tak samo szorstkie rzeczy, ale niech to będzie a nie chodźmy po sąsiadach, nie? Natomiast to też jest znak czasu. Dzisiaj ja nie mogę porównać zasad swojej reprezentacji i też nie wiem, czy możemy to, możemy się w tym tonie wypowiadać, dlatego mówię, bo dzisiaj na kadrę, kiedy się przyjeżdża, nie mieszka się już po dwóch, czy no, po dwóch w pokoju. Każdy ma oddzielny. Dzisiaj jak wracają z treningu w autobusie, to też czasem widzimy słuchawki albo telefon. Dzisiaj wychodzi się albo się gdzieś wyjeżdża, żeby porozmawiać, żeby pewne rzeczy nie wypłynęły, żeby ktoś nie usłyszał, więc komunikacja, zachowanie, funkcjonowanie dzisiaj też wygląda w reprezentacji inaczej. Być może to są te takie trendy, które wykorzystał Robert. Z drugiej strony też zaznaczył swój status. Dla mnie to jest też zaznaczenie statusu trochę ja mogę. I trudno to podważyć, bo jest piłkarsko jest wybitne. Piłkarsko okay. jest... My nie bez Roberta Lewandowskiego temat. Reprezentacja jest dużo, dużo bardziej uboga. Mhm. Natomiast jeśli to rozszerzymy o funkcję kapitana, to kilka razy Robert pokazywał, że za reprezentację się dawał kroić. Od momentu, kiedy nie zagrał z Węgrami, wizerunkowo można trochę się Roberta czepiać, że pewne rzeczy, pewne decyzje trochę mu nie wychodzą. Ale trochę mu nie wychodzą. Twoja ekipa nie grała w tak mocnych klubach, czytaj, nie zarabiała takich pieniędzy. Czy Engel czasami korzystał z was, kiedy nie zawsze mieliście stałe miejsce w swoich jedenastkach? Trzeba oklecić to. Dzisiaj jest trochę inaczej, prawda? Jest może świadomi tego, ci nasi piłkarze podchodzą do tych, nie chciałbym tu ich obrazić, ale do obowiązków reprezentacyjnych troszkę lżej, co? Nie tak skoncentrowani, nie tak przygotowani, nie tak głodni sukcesu. Ja nie wiem, czy pojęcie reprezentacji dzisiaj dla piłkarzy jest podobne jak dla reprezentacji Jerzego Engela. Natomiast tak samo muszę się cofnąć, kiedy na przykład, nie wiem, Żmuda, Boniek, Lato patrzyli na nasz awans do Mistrzostw Świata, czy też nie myśleli tego samego, że no, ta generacja, no, cieszą się pijani ze szczęścia, bo awansowali na Mistrzostwa Świata. U nas to było ABC. Tak, i był medal po tym dzień. Więc nie wiem, czy to też nie jest taka zmiana pokoleniowa, że pewne rzeczy się zmieniają i już nie wrócą, a ci, którzy są starsi, dalej oceniają to przez własny pryzmat. Więc ja nie wiem, czy tutaj troszeczkę nie popełnię jakiegoś błędu, bo też aktualni reprezentanci dzisiaj powiedzą, Marcin, no te rzeczy to były 25 lat temu. Zostaw historię. Popatrz na stare historie. Tak, dzisiaj obowiązują inne zasady, więc pewnie tak samo ty, gdybyś był wśród nas, musiałbyś pewne swoje podejście albo swoje wartości trochę przetasować. Kiedyś tłumaczyłem młodemu człowiekowi, jak grał Lubański, że to był człowiek utalentowany. Nie mniej utalentowany niż Lewandowski. Ja pamiętam jako dziecko i tak dalej. Wiesz co usłyszałem, panie Januszu, to pan ogląda te kasety VHS-u jeszcze i pan zostaje w tym świecie. Dzisiaj to jest trochę inaczej. Ale wiesz do czego zmierzam? Ale czy... z Włodkiem Lubańskim, Janusz, powiem ci, że kiedy patrzę na te taśmy, te urywki tych meczów, to ja dalej widzę klasę tego zawodnika. Jest. Mimo tego, że było więcej miejsca, mimo tego, że w środku pomocy czasem zawodnik przyjmował sobie piłkę i nie było żadnego ataku. Przedziałek poprawiał. To te ruchy, kopnięcie piłki, zachowanie na boisku. Tu widać klasę. Taki nerw, nie? Tu widać. U Bońka też to widzę. Mimo tego, że czasem patrzę na te bramki, które Zbigniew Boniek strzelał w Serie A i tam widać, że ta decyzja była tutaj podjęta. Jest wykonanie, jest charakter.
No, to byli ludzie, wybitni ludzie, którzy dowozili. Dlatego nie dziwię się, że tak pozostali w naszej świadomości. Nie wiem, mój ojciec czy ludzie z jego rocznika, no, Lubańskiego czy Bońka mieli za wybitne postacie. Zbigniew Boniek był moim pierwszym idolem. Pierwszy idol. Czy to oznacza, że na przykład Grzegorz Szlatuk, który był królem mistrzów świata, zdobył chyba 11 bramek w finałach, mówi tak surowo Lewandowskim: pokaż mi gablotę, co zdobyłeś, czego nie zdobyłeś. Jest w tych ostatnich wypowiedziach, jest bardzo krytyczny. Ja oczywiście to przyjmuję ze spokojem, czy Janek Tomaszewski. Wiesz, bo często jak rozmawiam z piłkarzami sprzed lat, wiesz co oni mówią, my to grali, tylko za wcześnie się urodziliśmy. No i czasami to jest puenta dyskusji. Ale mi się trudno sprzeciwić, bo rzeczywiście jak patrzę na mecze, czy z Argentyną, nie wiem, mecz Polska-Belgia, gdzie wszyscy siedzą i wynik dowieziony, ta gra ładna, awans jest, to tam dużo rzeczy się zgadza. Jest 2-0 po 7 minutach, nie, na przykład. Natomiast ja jestem przekonany, że ci piłkarze w dzisiejszej odsłonie, oni by się obronili. Oni by się obronili i mimo tego, że dzisiaj gra jest szybsza, może trenuje się trochę inaczej, ale oni tak samo by się obronili. Ja mam wrażenie, że z generacji na generację to ten kunszt piłkarski jest coraz mniejszy. Że taktyka, wybieganie, trochę fizyczność pomaga poszczególnym piłkarzom utrzymać się na poziomie reprezentacji. No, ale to widzisz, mówimy o piłkarzach. Mniej talentów w tych generacjach następnych? Słucham? Mniej talentów takich, wiesz... No nie, dlatego dla mnie Kozłowski, Sebastian Szymański. Ja takich piłkarzy chciałbym traktować trochę inaczej, bo oni mają to coś, co mi się kojarzy z... Może Łęgowski, który... Tutaj widzę trochę więcej zadaniowca już, tak jest, ale tak ci jest. Piłkarze też są potrzebni. Natomiast no, nie wiem jak Michał Rakoczy, młody zawodnik, a on też w sobie ma coś takiego, co mieli piłkarze, którzy futbol z boiska osiedlowego przenosili na boisko juniorskie i później na boisko seniorskie. I tak jak ogrywali grubego, złośliwego albo tego, co miał łobuziaka tak. osiedlowego, to tak samo ogrywają teraz tych, którzy są uznani jako ligowcy. A masz rację, ja też uwielbiam piłkarzy, których widać, że uczyli się gry na podwórku, co? I to jest dla mnie naprawdę esencja piłki nożnej. Mm-hmm, mm-hmm. Faktycznie w sytuacjach, w których oglądasz reprezentację Polski czy polskie drużyny, czasami trudno znaleźć chłopaka, który bawi się i ma taką radość piłki, prawda? Że powiesz, od z niego coś będzie, jest utalentowany. Te wszystkie, wiesz, argumenty, że mamy gorszy klimat, nie mamy boisk, powoli uciekają, bo akurat klimat jest łagodniejszy, boisk jest coraz więcej, byle tylko jeszcze ci chłopcy chcieli chcieć. To jest też ważne. No chyba nic dodać, nic ująć. Nic ująć, no. No i zresztą trafić pod dobre skrzydła. Ty z bratem trafiłeś do kraju, gdzie dziś jest uważany do ligi za wzór, jeśli chodzi o prowadzenie młodych ludzi, do Belgii, nie? Tak, tylko trzeba przypadkiem, uznać, czy na przykład mogłeś trafić do Turcji, no nie wiem, albo do Niemiec. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Czy przypadkiem trafiliście do Belgii, czy to było tak? No przypadkiem pewnie nie, bo akurat nami opiekował się Włodzimierz Lubański, no tak, no. I znał tą ligę. Natomiast ja z perspektywy czasu, ale to dalej dla mnie jest aktualne. To jest dobry krok dla polskiego ligowca, bo to nie jest jeszcze ta zbyt głęboka woda, gdzie toniesz, a już nabierasz trochę nawyków i przygotowujesz się do takiego prawdziwego wyczynu, do tego top five, jest, tak bym powiedział. Tam jest jeszcze konkurencja, bo tam szkolą na sposób niebywały co roku setki zdolnych, młodych, dobrych piłkarzy, którzy wchodzą i naciskają cię. Przez to rywalizacja istnieje w zespole i rywalizacja obowiązuje na każdym treningu. Natomiast ci, którzy naciskają, to nie są te tuzy, które pozamiatają cię w 2 tygodnie. Więc jeżeli ligowcowi pozwala wyjechać do Belgii czy do Holandii, zagrać 2 dobre mecze, przytrafiają się 2 średnie, nie zetną ci głowy. Masz szansę jeszcze się obronić. W tych topowych ligach Niemcy, Anglia, Hiszpania, Francja, Włochy, no tam czasem jeden występ i cię nie ma na długo. I to nie każdy potrafi do tego się dostosować. Belgia, Holandia, może trochę Austria, patrzę teraz na Szymona Włodarczyka. To są te przystępne klimaty, w których masz jeszcze prawo popełnić błąd,
ale jest kontynuacja i ten proces jest niezachwiany. Wiesz dlaczego? Bo Belgowie nie mają wielkiego zadęcia na to, że będą stanowić najmocniejszą ligę na świecie, tylko koncentrują się głównie na produkcji talentów, na tym zarabiając. No, no tak jakby pogodzili się, może, którą część układu trawienia stanowią i tak, i do tego się dostosowali. No trochę tak, no konsumuje to wszystko liga angielska, a liga, nie wiem, polska czy liga belgijska, no jest troszeczkę niżej. Trzeba chyba się z tym już pogodzić. Dostosować do tego miejsca, które wyznacza rynek. Tak, pytałem twojego brata Michała, nie? Czy zdolnego syna, Jakub, prawda? Czy wyśle kiedyś do Belgii, czy gdzieś? No nie odpowiedział mi jednoznacznie, bo to nie jest prosta decyzja i nie będzie się chwalił przed kamerami, tak? Że syna gdzieś pośle, ale jest to jakiś kierunek, prawda? To Michał Skóraś też poszedł do Belgii. Taki obiecujący sporo. Mamy za sobą przykład, też poszedł do Beneluxu, tyle do Holandii, Arek Milik, tak, zanim tak trafił do Włoch, czy do Niemiec, czy odwrotnie było, ale jest to kierunek według ciebie dobry. No, jeśli chodzi o Kubę, to bardziej chyba Holandia, bo Holandia zawsze była taka bardziej techniczna i metodyczna, Belgia to był ten element trochę fizyczności. A Kuba jest ten bliżej artysty niż zadaniowca. Tak, tak. Więc tutaj bardziej Holandia, ale tak, tutaj to jest taki kierunek, który pewnie Kubie by pasował i jest kilka klubów, gdzie dalej bawiłby się piłką, bo to wszystko musi być podszyte w pewnym stopniu przyjemnością, żeby chciało się znowu do pewnych czynności wracać, znowu powtarzać pewne rzeczy, które powodują, że tu udowodniłeś i teraz cię przenoszą w jeszcze lepsze środowisko. A bratanek słucha wuja, czy raczej ojca w tych kwestiach? Czasem Michał mówi, powiedz coś Kubie, bo jak ty powiesz, to zarejestruję. Tak jak mówi ojciec, co trochę jak woda przez durszlak. Przelatuje i poszło. Niezauważone. Tak, tak, bo ojciec marudzi przy śniadaniu, przy obiedzie i jeszcze po treningu, prawda? A tutaj wuj ma... Chociaż jestem przekonany, że dla Kuby Michał jest wielkim wyznacznikiem. I te, jeszcze pamiętam, taki mały karakan przychodził na mecze Michała, gdzieś tam w przerwie czy po meczu biegał z piłką i strzelał na głównym boisku, na pustą bramkę, na Łazienkowskiej. To są... Wtedy planujesz sobie, że będziesz piłkarzem i że zrobisz karierę. To są te momenty, które powodują, że nie myślisz o tym, żeby zostać, nie wiem, maklerem, przedsiębiorcą, tylko już masz w głowie to, że idziesz po karierę i któregoś dnia chcesz tutaj zagrać w dorosłej drużynie. Jest to, jak widzę małego synka Wojtka Szczęsnego, Liama, jak często po meczach reprezentacji on go wpuszcza na boisko i tam gania, strzela na bramkę, nie wiem, bo kilka lat ten jego synek ma. Czyli według ciebie może pójść tą drogą, jeśli już wtedy. No to jest taki impuls, to są takie chwile, które pamięta się przez całe życie i które czasem wyznaczają pewien próg marzeń, których nie odpuścisz do momentu, kiedy ich nie zrealizujesz. Ja uważam, że to jest też clue i zostania piłkarzem i pewnych tradycji zwyciężania. To jest to, że urodziłeś się w kraju, który gwarantował ci, wytłumaczę na zasadzie reprezentacji, poziom reprezentacyjny, że nie marzysz o tym, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata, żeby zdobyć medal. Tak. Ja na przykład trafiłem na reprezentację Piechniczka, bo to jest pierwszy mój świadomy mundial, który obejrzałem i pamiętam. I ja też chciałem pojechać na Mistrzostwa Świata. Mundial w Hiszpanii, 82. Moim marzeniem było pojechać na Mistrzostwa Świata. Więc omijamy już zagrać w reprezentacji, pojedynczy mecz, tylko już konkretniej. Patrzę na Francję, patrzę na Włochy, patrzę tam, gdzie jest tradycja zwyciężania. Mam wrażenie, że poziom marzeń u dzieci jest wyższy. A Kuba Żywłakow od wuja wziął coś, jeśli patrzysz na niego jak piłkarza? Chyba nie. Chociaż w pewnym momencie to nawet Michał mówił, ten mój Kuba to jest bardziej do ciebie podobny niż do mnie. Natomiast chyba to, że jest bardziej ofensywnym zawodnikiem niż defensywnym. Tak. To, że jest tym taką, to jest pomocnik, zdaje się. Ta dziesiąteczka, taki kreatywny i do prowadzenia gry, ale też z umiejętnością zrobienia coś indywidualnie. Natomiast sposób poruszania się, czy tam, nie wiem, pewne zagrania, ja myślę, że ma swój styl, że tutaj ani nie kopiował ani taty, ani wujka. Ale też myślisz, że nie należy do KOR-u, czyli klubu oszalałych rodziców, Michał, twój brat. Nie. Nie, spokojnie patrz.
pod tym względem. Pierwszy kontrakt zadzwonił do mnie, mówi, kurczę, Legia zaproponowała pierwszy kontrakt Kubie, widzę, że Kuba zadowolony, mam tam podjechać porozmawiać. Ja mówię, no to fajnie, zaczyna się. Mógł cię wziąć jako agenta, słuchaj. Nie, tam no, tacy zawodnicy tak naprawdę to nie potrzebują żadnych opiekunów, zwłaszcza, że w domu tradycja piłki nożnej i prowadzenia siebie i kreowania ścieżki i kariery była obecna. Mówi, pojechałem, porozmawiałem, moja rozmowa trwała 2 minuty. Pierwszy kontrakt, jego się nie negocjuje, jego się podpisuje, bo to jest wyjście klubu do zawodnika. A co z tym zrobi, to daje marżę do tego, żeby ponegocjować drugi czy trzeci. To ładnie powiedziałem, to jest zaszczyt dla klubu, że przedstawia piłkę. 2 minuty trwało, prawda? Podpisanie czy tam negocjowanie tego kontraktu. Mhm. Nawet nie zajrzał, mówi, na jaki okres czasu, tylko my dojeżdżamy stamtąd, więc tam, nie wiem, jakieś sprawy jedzeniowe czy coś takiego. No ta, bo to jest... A tak to mówi, tego w ogóle nie ruszam. Podpisujemy ten kontrakt, zobaczymy, czy na bazie tego stworzy mi możliwość do tego, żebym następnym razem z wami ponegocjował. No i za parę lat masz szansę skomentować meczu swego bratanka. Byłoby to piękne. Nawet o tym nie pomyślałem. A widzisz? No, rzeczywiście, rzeczywiście. No tak, no jeśli ile ma? 17 lat? 18? Jakoś tak. 2006. Czyli 17. I za chwilę Jakub Rzewłakow i wujek będzie komentował. Właśnie, jakbyś co się stało, żebyście się podzielili komentowaniem? Jeden obstawił Kanal Plus. Drugi Telewizję Polską. Jeden kocha bardziej chyba Ligę Polską, drugi wielkie imprezy sportowe. Tak z tego żartuję. Ja nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś ci mówiłem, czy masz iść do telewizji publicznej, czy do Kanału Plus. Ja mówię, jak pójdziesz do telewizji, masz wielkie imprezy, wielkie mecze, a z kolei w Kanale Plus ekstraklasa przede wszystkim, ligi zagraniczne, taka codzienna robota. Tutaj masz do czynienia, używając może pewnej przesady, jakbyśmy do czynienia tylko z deserami, no bo to najlepsze, co może być. To prawda, natomiast no, ja nie miałem takiego statusu, żeby to wybierać. To mnie dobrano i ja wiem, i zostałeś. Ja się dostosowałem, tak, więc może kiedyś będzie taki moment, że będę mógł wybierać. Na razie na to pracuję. Słuchaj, albo zamienicie się z Michałem, ty pójdziesz ligę robić, a on wielkie mecze. No już chcieliśmy w Prima Prelis przedstawić się. Tak? Odwrotnie, chociaż komentowalibyśmy dla naszych stacji, ale chcieliśmy się odwrotnie przedstawić i zobaczyć, jak to zostanie odebrane. Ale na razie jeszcze nie było meczów Prima Prelis. No właśnie, musiałby to być najlepiej sobota, niedziela albo środa lub czwartek. To oczywiście dzisiaj masz, nie deprecjonując roboty Michała, ale większe wyzwanie, no bo masz okazję komentować mecze reprezentacji Polski. No to już jest sam w sobie wielki zaszczyt, jednocześnie odpowiedzialność. Masz czasami sygnały takie? Czepiasz się pan biało-czerwonych, za bardzo krytyczny, za bardzo entuzjastyczny? Tak, ale myślę, że każdy, kto komentuje duże wydarzenia, ma w tej swojej publiczności sektor trochę antagonistów albo tych, którzy patrzą na pewne rzeczy inaczej. Ja myślę, że nie jestem jakimś wielkim krytykantem. Czasem pewne rzeczy muszę powiedzieć, ale mi się wydaje, że jestem raczej tym, który tam łagodzi albo podtłumaczy. Ja powiedział, że to natomiast jest zdarzają krytyka. Się i to był taki moment, że często się zdarzało, tak, że ktoś niezadowolony albo wręcz tam zhejtował mnie. Ale przyznajesz się do tego powiedzenia, że porażka drużyny to porażka komentatora czy eksperta? Nie odbierasz tego? Bawimy się w to z komentatorami. I ostatnio miałem taką dosyć dobrą pasę, chyba od Mistrzostw Świata. Skomentowałem wszystkie mecze reprezentacji, które chyba były pozytywne. Aha. Bo to była Arabia Saudyjska, później Albania w Warszawie, więc ominąłem wpadkę w Czechach, ominąłem Argentynę w Mistrzostwach Świata. Z 2 meczów Niemcy-Mołdawia skomentowałem Niemców, wygrany. No i niestety pojechałem do Albanii i tutaj seria się skończyła. Seria się skończyła, no widzisz? Jacek chyba Laskowski ma tą najdłuższą taką i on jest talizmanem reprezentacji. Oj, bardziej chyba siatkówki ostatnio. Jak no to go już, słuchałem, to już idzie jest... na 2 dyscypliny, to już wielotorowo. Szaleństwo, tak, rzeczywiście. Ja mówiłem, że piłkę nożną na pewno kocha, ale siatkę uwielbia. I... Ale coś w tym chyba jest, że rzeczywiście jeśli komentujesz i te mecze są z negatywnym wynikiem czy coś takiego, to nawet to, co mówisz, tam pod koniec pewnie jest odbierane na zasadzie trochę dobra, niech już tam skończy, co on tam gada. Że to daje pewnego rodzaju zabarwienie, że od razu jesteś negatywnie postrzegany albo bardziej surowo, tak, niż gdyby
gdyby okazało się, że skomentowałeś 3-0 i koncertową grę reprezentacji. Słuchaj, dawno, dawno temu, w latach chyba 80. zacząłem pracować w przeglądzie sportowym i mój kolega napisał taki mały, króciutki tekst na ostatniej stronie, była taka kolumna po skryptu, napisał: oho, Dariusz Pakowski komentuje kolejny mecz reprezentacji, kolejny przegrany, nie przynosi szczęścia. Jak się Darek zdenerwował, jak się obraził. Ja mówię, ale czego się denerwuje? Głupota jakaś taka, to przejdzie. Nie, tak nie można, nie może być, żeby utożsamiać z porażką. Trochę go rozumiem dzisiaj, ale wtedy wydawało mi się to dziwne. Oczywiście żadna łatka do ciebie nie przytnie, jeśli kadra przegra 5 razy. Tylko wiesz coś takiego, jak ja oglądam mecz na przykład, jak drużyna gra beznadziejnie, to wiesz, co mi się włącza w 70 minucie? Jezu, co on mówi, co on pieprzy? Wszystko mnie denerwuje. Wiesz, żona obok, dzieci, które mi przeszkadzają, obraz i jeszcze komentator, który w sytuacji, kiedy drużyna narodowa przegrywa, chciał powiedzieć coś sensownego i mądrego, a wszystko, co powie, zostanie odebrane jak odebrane. Takie płytkie i takie przelatujące trochę jak woda przez duszak. No, sama porażka pewnie widzów tak samo i kibiców trochę kłuje, więc tam czasem zdecydowanie się jakiś wywód albo znalezienie czegoś szczególnego jest odbierane, ten wymyślił teraz. Wymyślił, tak. No dobra, ale masz takie poczucie, pojadę populistycznie. Nie wiem. Nie, ja nie mam czegoś takiego, że mam 3 wersje i zastanawiam się, którą wybrać. Aha. To, co czuję, to mówię. Czasem to jest odebrane pozytywnie, no, a czasem dostaję tam kilka komentarzy i jest tam przez 2 dni tak średnio. No. Ale stara się nie potrafię się jeszcze do tego zdystansować. Nie spływa to po mnie jak po kaczce. W sobie to troszeczkę noszę. A co wchodzi ten czat na przykład? Nie, ale czasem patrzę jakiś taki komentarz albo ktoś tam zaadresuje kilka słów, to nie sposób tego nie zobaczyć. I zależy kto. Wszystko to w sobie trochę, we mnie to trochę siedzi. To trochę siedzi. Już łatwiej mi z tym, łatwiej to trawię, ale dalej trochę ten jeden wieczór po meczu zastanawiasz się, co mają na myśli, dlaczego, w którym momencie, gdzie mogłem trochę tak popełnić błąd, albo gdzie nie wyczułem nastroju, albo nie zobaczyłem tego, co zobaczył widz. Ale może być spokojną ocenę merytoryczną. To jest kwestia chyba interpretacji tego, co mówisz. No wiesz, jeśli pomyślisz, że... Ja nie wiem, czy tak samo widzowie trochę nie zabierają sympatii do współkomentatora czy eksperta z perspektywy tego, kiedy było się piłkarzem. Na przykład jako piłkarza mnie lubił, czy na przykład cenił, to też na moje słowa albo na to, co mówię, patrzy przychylnie. Ktoś mnie nie lubił albo nie akceptował, to żebym dotknął prawdy, to też mam wrażenie, że jest taka marża, ale można było to lepiej powiedzieć. Ja coś powiem, bracia Żewłakowowie się bardzo dobrze ustawili w tym względzie, bo i w Polonii grali, i w Legii. No, co prawda, i w Hutniku, Warszawa. I w Hutniku, w Drukarzu, i w Bełchatowie, więc mają spektrum tych swoich fanów bardzo, bardzo, bardzo szerokie. To nie jest tak, że ktoś był uprzedzony. Oczywiście ktoś, kto nie cierpi Legii czy Polonii, miał swoje zdanie, prawda? Ale łączyła też wasza reprezentacja, to trzeba oddać. Generalnie powiem ci tak. Jesteście lubiani. No, nie mam potrzeby ci tu wylewania wielkiej wazeliny, ale tak to jest. A to jest ważne. Jeśli jesteś w telewizji, komentujesz mecz, jesteś lubiany za przeszłość, to żeby za dużo nie pieprzył, przepraszam za wyrażenie, już potem podczas meczu, bo jak nie idzie, to uwierz mi, jest i porażka komentatora. Sam wiem po sobie, kiedy ogląda tego zwykły kibic, że my szlak trafia, że ktoś jest 0-2 w jakimś meczu, nasi grają bez nadziei. On próbuje znaleźć jakichś racjonalnych powodów albo usprawiedliwień. No już nie wiem, co jest lepiej. Czy gorzej miałby pojechać po nich na całego i zaproponować, jak kiedyś klasyk, zaoranie, spalanie i wielkich zmian w PZPN-ie. No. Czyli w tym momencie milczenie jest podwójnym złotem, tak? Nie, milczenie jest złotem, co ci będę mówił. No tak, tylko... Nie wiem, ty, Janusz, bałeś się czasem ciszy? Tak. W komentowaniu? W telewizji trzeba umieć tym zagrać, ale to jest strasznie trudne do przeprowadzenia, bo wydaje ci się, że ta cisza to jest oznaka twojej słabości, że masz nic do powiedzenia. Ja tak to odbierałem, trochę mnie z tego wyprowadzał Darek Szpakowski. Aha. I pod tym względem tak samo trochę ze mną rozmawiał, czy mnie uświadamiał Jacek Laskowski. Jacek Laskowski tak samo mówi, nawet jeśli coś wiesz, poczekaj na moment, w którym dana postać
pojawia się, poczekaj na kontekst albo na odpowiednią chwilę, nie staraj się pokazać, że jesteś przygotowany albo coś wiesz. I też czytanie z biegiem czasu, no musisz przyznać starzyźnie rację. Rzeczywiście to samo Darek mówi o golu. Tak. Mówi, pada gol, troszkę jest moich tych emocji, zostaw, daj kibicowi chłonąć stadion. Tam się dużo dzieje, tam jest radość i to widz chce troszeczkę przeżyć. Tak. A ciebie, mimo tego, że mówisz, czy tam znowu się napinasz na jakiś wywód, tego nie słychać, bo uwaga idzie zupełnie w innym kierunku. Więc... Robisz się natrętem wtedy. Jeśli tak o sobie chcesz zagadać. Nie pomyślałem, ale od tej pory już tak to będę traktował. Nie, jeśli chcesz zagadać strzeloną bramkę, to jest niesamowite. Wiesz, kto tak doświadczony człowiek i wielki piłek Włodek Lubański też miewał czasami takie fazy, że krzyczał razem ze Szpakowskim. To akurat Szpakowski ma głos, który mógłby budzić ludzi bez mikrofonu, nie? A Włodek wchodzący trochę wyższym głosem nawet irytował, a nie powinien chyba mówić, kiedy jest gol. Zostawić to sprawozdawcy. No ja tam się nie będę wypowiadał i oceniał, bo ja... Ja jestem starszy, dalej... wiesz, to ja pamiętam jednego i drugiego. Tu się zdam, ale ja też pewnie dalej popełniam pełne... Nie przypominam sobie, żebyś coś takiego robił i psuł ludziom widowisko. Nie. Ale ja miałem też tam kilka takich meczów, że wracam do domu i mówię... No kurde, no mają ludzie rację, no kurde, no zeszło mi, nie strzeliłem rzutu karnego bez bramkarza. No, kompletnie nie miałem, nie wiem, albo pomysłu, albo spóźniony z jakąś reakcją, czy z jakąś myślą. Natomiast to są takie momenty, w których jak się weźmiesz w garść, to na bazie tego przekrego doświadczenia można zrobić mimo wszystko krok do przodu. Marcin, nie masz takiej pokusy, oglądasz to mecz, grałeś w piłkę tyle lat, tyle widziałeś, byłeś na Mistrzostwach Świata i nagle patrzysz na faceta i mówisz, ten do zmiany po 20 minutach. Jest coś takiego, co? Gdybyśmy oglądali przy piwku taki mecz, zaryzykowałbyś to powiedzenie. Nie, on dzisiaj jest do zmiany. Tak. Natomiast ja mam w sobie jeszcze duszę piłkarza, więc dla mnie to nie jest beznadziejne zagranie, to jest nieudane zagranie. I to są takie małe subtelności, w których ja mimo wszystko chciałbym być trochę lojalny wobec piłkarza i też potrafię ocenić, czy mu nie wychodzi, bo mu się nie chce. Mhm. Czy mu nie wychodzi, bo w tym dniu stara się, ale czegoś brakuje. To też jest trochę dla mnie różnica i właśnie eksperci są od tego, żeby takie rzeczy czasem wytłumaczyć i dać zrozumieć to widzowi, dla którego złe zagranie jest błędem tak czy siak. Słuchaj, niedawno oglądałem mecz z bardzo znanym piłkarzem, nie mogę powiedzieć nazwiska, bo nie życzę sobie, i byłym reprezentantem Polski, chyba z Albanią, wściekły na lewego i mówi, dlaczego go nie zmienia, czego się boi, do lewy dziś niczego nie nadaje, a ja mówię, bo jest w statusie PZPN, że Lewandowskiego nie można zmienić. Zresztą upuściłem to w żart, ale popatrzyłem na niego i mówię, jestem ciekaw, jak jako trener by zareagował i dopuścił do takiej sytuacji. No, w ostatnim meczu Barcelony trener wytrzymał, zostawił go, chociaż nie grał do 80 minut specjalnie dobrze, ten odpłacił mu dwoma golami. No wiadomo, że jeśli chodzi o Roberta, to jest... Ten moment decydujący może przyjść w 93 minucie i na niego dlatego się czeka. Natomiast on po to, żeby coś takiego uzyskać, to przez 10 lat ciągnie tą reprezentację. Więc ja tutaj specjalny status i specjalne traktowanie Roberta do pewnego momentu rozumiem i tutaj w ogóle to nie ma dyskusji. Nie poważyłby się na takie stwierdzenie przy mikrofonie, powiedzenie w meczu podczas relacji z tego spotkania. Co innego rozmowa przy piwku czy przy kawce o meczu, a co innego w odpowiedzialny sposób wyartykułowanie tego, chociaż zyskałbyś wielką popularność, na pewno. Nie mówię, że taką prawdziwą, ale czarną popularność. Domagał się zejścia, widzisz te headliny. No tylko ja nie wiem, że ja potrzebuję takiej popularności na jednostkowych, odważnych stwierdzeniach. Bo mówię o człowieku, który osiągnął trochę więcej. Mówię o człowieku, który za moment może zrobić coś. No ja być może bym to ujął, ale inaczej. Powiedział, gdyby się pojawił drugi napastnik, może wniesie coś innego. Podciągnie, tak, tak. A takie stwierdzenie lewy do zmiany, odważne. I tutaj ja samo mało odpowiedzialne. Szanuję to, co... Czy Lubański, czy Boniek, czy Lato, czy Lewandowski, czy Błaszczykowski zrobili. I mimo wszystko, raz, drugi, trzeci, o tych zawodnikach w sytuacji, kiedy
można by użyć mocniejszego słowa, wypada się ugryźć w język. Tak, tak, no, nie mam wątpliwości. A nie masz poczucia takiej władzy, że siadasz i słuchacie no, przy dobrym tym 7-8 milionów ludzi? Czy to jest dla ciebie władza w sensie bycia ekspertem podczas meczu na żywo, czy też wielkie obciążenie i natychmiast zdajesz sobie sprawę, że Jezu, wszyscy mnie słyszą i mama, i siostra, i brat, i to było obciążenie. Polska. Nigdy nie miałem poczucia władzy, a teraz z tego obciążenia może świadomość. To przeszło w świadomość. Dużo lepiej sobie z tym radzę, a początki... Przyznam szczerze, że komentowanie reprezentacji ważyło bardzo dużo i czułem to. Głos ci drżał? Czy... Tak, tak. Ja pierwszy mecz, który skomentowałem, to był chyba mecz Dania-Polska. Jeszcze mój ojciec żył, spotkaliśmy się po meczu i rozmawiamy. A mówię, a ty oglądałeś ten mecz? Ja mówię, tata, ja ten mecz komentowałem. Ty ten mecz komentowałeś? Kurde, nie poznałem twojego głosu. I wtedy sobie uzmysłowiłem, jak musiałem być... podekscytowany albo zestresowany, skoro głos tak mi urządł, że mój własny ojciec tego głosu nie rozpoznał. Kiedyś powiedział mi to też mój ojciec, kiedy z pierwszych meczów komentowałem, 100 lat temu czy 30 lat temu, mi to byłeś tym? Nie poznałem tego głosu. Rzeczywiście jest coś takiego. Jeśli ojciec nie poznaje głosu, to znaczy, że zmieniło ci się. Czyli trochę zaciśnięte, no tak. Było obciążenie. Potem praca, czy tylko kolejny mecz, kolejny, doszedłeś do tego praktyką? Czy nagle pomyślałeś, cóż takiego, najwyżej się będę rzadziej odzywał? Mówimy o żeby to tak, opanować. No, wydaje mi się, że trochę takiego, na pewno trochę pracy, chociaż ja nie lubię wracać do meczów, które komentuję i słuchać siebie. Absolutnie. Trochę tak jak ja. Aktorzy chyba. Ja zapomnę za 10 minut o tym programie, jak skończymy. Wiesz? Podziękuję ci. W piątek premiera, do widzenia, okay. Koniec, kropka. Okay. Natomiast to kilkanaście razy usiadłem. Mówię, muszę się zmierzyć z tym, czy to brzmi, czy to nie brzmi. I czasami mówię, nie, no fatalnie to wyszło. Więcej tego nie zrobię i to już jest takie zapisane, że więcej czegoś takiego nie zrobisz. Ale były też takie momenty, że myślałem, że to jest źle, a mówię, nie, to przejdzie, to przejdzie. Tak, tak. Więc... Nie przeszkadzasz, wiesz, jak to mówił mój kolega, jak się komentował, nie przeszkadza. To jest podstawa, żebyś nagle nie projektował swoich odczuć, swoich wizji, swoich, nie wiem, frustracji, fobii. Może być taki transparentny, no. Wiadomo, mniej szalony niż prowadzący mecz, tak zwana jedynka, to jesteś na dwójce, więc spokojnie. Trochę jak arbiter spotkania. Tak jest, w cieniu, co? No, tak mi się wydaje. Ale dobrze być Marciniakiem, takim wiesz. A nie jakimś asystentem liniowym albo coś takiego. Więc to miałeś szczęście, bo trafiłeś i w telewizji, tej konkretnej telewizji, na doświadczonych zawodników. Z juniorami tam, nie obrażając nikogo, bardzo rzadko chyba robiłeś mecze. I mimo wszystko poświęcono mi trochę czasu. Tu mówię o Darku Szpakowskim, czy nawet o Jacku Laskowskim, którzy mają kilka zasad i powiedzieli... Zastosuj się do tego. Zobaczysz, że to ci pomoże. Tak. Odnajdziesz się. Jest kilka takich niepisanych zasad komentatorskich. Naucz się tego przestrzegać, to zobaczysz, że tobie też będzie łatwiej. A wiesz, co jest fajne? Że grałeś w piłkę, grałeś w reprezentacji, jesteś praktykiem. Ja uwielbiam, jeśli ekspertem jest właśnie człowiek z doświadczeniem sportowym, piłkarskim. Naprawdę. Jeśli jest dobry dziennikarz, mądry chłopak i ma coś do powiedzenia, jak będzie. Ale tutaj to jest ta wiarygodność. Tylko ja się czasami łapię na tym, że jest jakaś sytuacja na boisku albo jakiś problem, o którym dyskutujemy, rozmawiamy. Jest po mojej stronie trochę tej piłkarskiej praktyki, ale ja nie mam jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi na dane zjawisko. Tak jakby, nie powiem, że to cię przerosło, ale... Kurczę, no tutaj potrzeba jest burzy mózgów i nawet jeśli coś wypracujemy, to zobaczymy, czy to rozwiązanie uleczy tą sytuację, że zawsze piłka nożna rodzi coś takiego, możesz powiedzieć, kurczę, no nie wiem. Bo są sytuacje takie jednoznaczne. Tą sytuację musisz strzelić, gdyby ten gol padł, ten mecz układa się zupełnie inaczej. Ale są też takie sytuacje, które mówisz, kurde, no... Może to iść w każdą stronę i wcale nie jesteś przekonany do tego, że to rozwiązanie, które uważasz za prawidłowe, ono jest tym dobrym. No ale czasami jak komentujesz sytuację dotyczącą, nie wiem, sytuacji w polu karnym, to wiem, że mówi to praktyk, nie który
rozwiązałby tę sytuację inaczej, bo nie grałeś nigdy w Barcelonie bez złośliwości ani, nie wiem, w Realu Madryt. Ale widzisz to i widzisz coś więcej niż komentator, który kocha piłkę, widział 1000 meczów, ale nie widzi, że facet tak się ustawił, albo tak ułożył stopę, albo tak się dał wypchnąć przez obrońcę. No, to się zgadza. Tutaj jest kilka takich rzeczy uniwersalnych. Czy to się robiło dla Warsowi, dla Znicza, czy dla Barcelony, to w polu karnym przy takim dośrodkowaniu... A drukarza jeszcze. Ja mówię teraz o Robercie. Chyba Robert... Przepraszam, myślałem, Tak, tak. No tak, ja tam zaczynałem, ale czy nawet na treningu, to jest taka zasada i tak to się powinno zrobić. I rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi na przykład o napastników, to widać. To ułożenie się, czy to, że mógł piłkę przyjąć, a strzelał z pierwszej, albo że wypadało uderzyć piłkę z pierwszej, a przyjmuje, próbuje jeszcze kiwać i zabiera sobie możliwość oddania strzału. No to jako praktycy to wiemy i to się czyta od razu. Jeśli trafić się mecz, w którym będzie pożegnanie na przykład Grzegorza Krychowiaka. On kiedyś mówił, 100 meczów to jest to, czego chciałby dokonać. Udało mu się. Wiadomo, że atmosfera też jest, jak mówisz, kęsta wobec Krychowiaka. Co byś mu powiedział, czy w studio, czy na stanowisku komentatorskim, gdybyś miał taki mecz skomentować na żywo? Że kilka jego meczów, czy klubowych, czy w reprezentacji, one wyznaczały poziom zawodnika, który gra na tej pozycji. Zapamiętamy to, co najlepsze? Ja tak. Ja jestem tym, który pamięta to, co najlepsze. I jeśli chodzi o Grzegorza Krychowiaka, tak będzie. To będzie ta i Sevilla, i zdobycie Ligi Europy na Narodowym, i Francja 2016. I osobowość trochę takiej odwagi. Teraz gorszy czas dla Grzegorza, ale ja będę pamiętał te dobre chwile. Życzliwość musi być, co? To jest uznanie też. Uznanie. To jest uznanie, bo tak naprawdę w karierze piłkarskiej nie wiem, czy nie jest więcej złych i trudnych dni niż tych dobrych. Że czasami poprzez... Tak czasem myślę o życiu Roberta Lewandowskiego, że on też czasem wraca do domu i mówi, kurde, ten trening może nie poszedł tak, jak chce, ten mecz nie wyszedł, a wszyscy myślą, że to jest piękne życie, że to jest doskonała kariera, no to jest, ale to jest trochę Bollywood, że też cierpią po cichu, tylko potrafią to wytrzymać, jakoś to przekuć tak, że ten dzień meczowy jest tym głośnym, tym słodkim i to daje znowu energię, żeby zmierzyć się z kolejnym podwójnym, potrójnym takim, znaczy dwoma czy trzema dniami, które znowu będą trudne albo wredne. Jest to jednak bollywoodzkie życie. Taki film był hinduski, trochę słońca, trochę deszczu. To chyba to. Oczywiście Bollywood to nie jest kino moich marzeń, ale no, jest to w Azji przynajmniej bardzo poważna sztuka, więc uważasz, że te co 3-4 dni możesz się zrehabilitować jako piłkarz i zrehabilitować, zagrać to, żeby pokazać to stwierdzenie angielskie, jesteś tak dobry grać w ostatnim meczu. Trochę tak, natomiast patrząc na karierę reprezentacyjną, ja myślę, że to zawsze jest proces i pamięta się te dobre chwile. Ja też jak wspominam, nie wiem, Włodzimierza Smolarka, Józefa Młynarczyka, Zbigniewa Bońka, Grzegorza Latę. Ja pamiętam tylko te wielkie momenty. Jak rozmawiam ze swoimi kolegami i w Polsce, i za granicą, to wydaje mi się, że oni tak samo to pamiętają. I wydaje mi się, że te dobre momenty, one kształtowały twoją karierę i kibic zdecydowanie w większości pamięta te dobre chwile. Ale dzisiaj, gdybyś w sposób taki morderczy i zupełnie jednoznaczny zaczął jechać z reprezentantami, z reprezentacją podczas meczu, paradoksalnie zyskałbyś pewno duże uznanie. Bo ludzie jednak potrzebują krwi czasami, a na tej reprezentacji chcieliby się wyżyć. Takie mam wrażenie czasami. Ale ja sam przeżywałem trudne chwile. Ja sam miałem mecze, których się trochę wstydziłem. I tak jak mówimy, że bycie reprezentantem jest wielkim honorem, to powiem szczerze, że niektóre dni są przetrudne. Przetrudne, rano się budzisz i mówisz, kurde, jak ja to znowu, muszę to znowu dźwigać. I musisz się z tym zmierzyć, troszkę tą sytuację odkręcić i znowu wyjść na prostą, ponad lustro wody i znowu pracować na coś pozytywnego. Ale wiesz, więc ja, nie interesuje mnie to zyskanie takiej krótkotrwałej rozpoznawalności, bo odważyłem się ruszyć na reprezentację, bo mi też w reprezentacji wiele rzeczy nie wyszło. Ja też miałem fatalne momenty, więc tutaj trzeba być troszeczkę uczciwym. Dlatego być może do pewnych rzeczy podchodzę
Z cierpliwością. Ja wiem, ale nie zazdrościć tej legendarnej bezkompromisowości Jankowi Tomaszewskiemu, który jak trzeba, to wyciągnie noża i równo. Jan Tomaszewski też jako reprezentant osiągnął dużo więcej niż ja. I zastanawiam się tak, czy dawni reprezentanci, oni nie mają tego progu bólu dużo wyżej niż my, tego progu oczekiwań dużo wyżej niż my. I z tego zaczynają swoje roszczenia, swoje oczekiwania, swoje wnioski, które kierują w stronę reprezentacji. Natomiast, nie wiem, dla mnie dzisiaj reprezentacja też potrzebuje trochę spokoju i warto poczekać, zanim się przeładuje i w reprezentację wystrzeli. Widzisz siebie na Mistrzostwach Europy w Niemczech jako oczywiście ekspert, bo już nie zagrasz. Komentator, zakładam, że pod jednym warunkiem, że zagrają tam Polacy, bo jako turysta czy jako robiący mecze innych drużyn, to nas nie interesuje. Jest ta wiara w tobie? Nie ma tego, że nie wierzę. Ale ja jestem spokorniałem, jeśli chodzi o oczekiwania. Trochę nabrałem takiej świadomości, że teraz jest trudny okres, że może coś się nie udać wcześniej. Przy reprezentacji i awansie na wielką imprezę jakoś to odhaczałem. W ogóle sobie tego nie wyobrażałem. Dzisiaj wyobrażam sobie to. Chociaż dalej wierzę, że się uda. Jest na początek dobrze, bo wygrać z Wyspami Owczymi, z Czechami i z Mołdawią, potem się zobaczy, co? Taki tu i teraz, co? A czy nie wiem, czy ten mecz z Wyspami Owczymi to już nie jest taki mecz, w którym będziemy mogli cokolwiek wnosić, bo tam chyba Albania gra z Czechami. Jeśli Czesi nie wygrają z Albanią, ale zostawmy to. To zaczyna się interesująco i wtedy jest sztuka też wytrzymania ciśnienia. Zobaczymy, jak to zrobią przede wszystkim Czesi i jak to zrobimy my, bo wydaje mi się, że tutaj Albania na razie w najlepszej sytuacji. Oni są sobie sterem, żeglarzem okręta. Tak, rzeczywiście zapracowali na to, trzeba powiedzieć. Uczciwie. Tak. Natomiast tam mecz w Tiranie to był meczem, w którym rzeczywiście cała drużyna zapracowała i ta radość była szczera. Od masażysty, przez trenera, po zawodników, miałeś w sobie, kończąc na kibicach. Słuchaj, mimo jako kibic reprezentacji Polski, kochający tej drużyny, miałeś w sobie jeszcze tyle czasu, tyle miejsca w sercu, żeby podziwiać ich? Lekki podziw mi się włączył, bo naprawdę to była taka zespołowa praca, zespołowa radość i moment taki przełomowy. To są takie momenty, które wynoszą reprezentację na poziom wyżej. Zaczynasz wtedy wierzyć, że możesz od siebie więcej wymagać i jesteś w stanie dużo więcej reprezentacji albo dużo bardziej kibica swojego pozytywnie zaskoczyć. I tu zaczynasz czuć trochę, że te wielkie imprezy też ci się należą. Więc dobrze, patrząc na Albańczyków, to czułem. Marcin, kończymy. Dobrze byłoby, żebyś tak powiedział o naszej reprezentacji. Życzę tobie i wszystkim, i mi też. Marcin Rzewakow był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.